będzie większy ten kocyk. Komfort będzie, no mówisz, dobra. To jest taki ostatni też dzwonek, żeby jeszcze coś od siebie wykrzesać, coś pokazać, czymś zaimponować, gdzieś tam zaplusować. To co, za spotkanko po raz kolejny? Tak, za wspólny czas. Tak jest. Zdrówko. Ale co, dużo w twojej głowie się zmieniło? Po wczorajszym? No. Bardzo, według mnie. Ja tak? Uważam, że bardzo mi się tam zmieniło, bo to tak jakby pokazałaś mi takie zielone światło, że chciałabyś mnie bliżej poznać i ja, i ja tak samo chciałbym ciebie poznać bliżej. Wiesz, nawet to na początku, jak się tak nie za bardzo chciałam, żeby podać tą rękę, tak? No bo to jednak już jest taka bliskość, ale myślę, że ta ręka, to wszystko, to że troszeczkę jednak zbliżyło to, nie? Nie, no pewnie, według mnie to był fajny gest. Była ta bliskość między mną a Tomaszem, ale jeszcze ja nie chcę z nim przechodzić do jakiejś bliskości. Ja jeszcze nie potrzebuję z jego strony jakiegoś takiego przytulenia, jeszcze tego nie widzę, nie czuję. Jeśli on by to zrobił, to miałabym wrażenie, że już mnie osacza, już za bardzo chce. Widzę w tobie takiego przystojnego mężczyznę, który gdzieś tam w głębi serca mnie pociąga, tak? Gdzieś nam dobrze się rozmawia, dobrze nam się spędza czas i teraz mam wrażenie, że po prostu muszę w tym wszystkim się utwierdzić, zobaczyć, przemyśleć troszeczkę, bo to też nie ukrywam, że to wszystko to troszeczkę jest presja i ja się źle czuję tak pod presją mimo wszystko, tak? Sama już wiem, czuję i to też mi dużo, to spotkanie z Tomaszem teraz dużo mi pokazało, dużo mi pomogło, ale jeszcze potrzebuję opinii moich bliskich. Bardzo mi na tobie zależy. Tak? Już to czujesz? Miło.